Z mojego punktu widzenia jest to rzeczywiście szaleństwo, bo tutaj wystarczyłby tylko tak naprawdę środek zapobiegawczy w postaci zakazu kontaktowania się sprawców, osób podejrzanych, obecnie oskarżonych z pokrzywdzoną i nie mielibyśmy tej sytuacji, w której ofiara musi uciekać przed sprawcami przestępstwa. Oczywiście, gdyby się zdarzyło, że zastosowanie tego łagodniejszego środka, na przykład o postaci zakazu kontaktowania, nie byłoby wystarczającym wobec jakichś nowych okoliczności, które ujawnią się w toku tego postępowania, no, wówczas sąd dysponuje innymi narzędziami, aż do hipotetycznego tymczasowego aresztowania, gdyby inne nie okazały się wystarczającym. Ucieczka pokrzywdzonej 500 km od miejsca zamieszkania, z powodu sąsiadów, którzy upodobali sobie ją, jak wynika z aktu oskarżenia, jako obiekt złośliwości czy też jakiegoś znęcania, no jest rzeczą absurdalną, zwłaszcza, że są narzędzia, które pozwalają łatwo temu zaradzić. No wydaje mi się, że możemy tu mówić o porażce wymiaru sprawiedliwości, o czym mówię niestety z przykrością.